W tym powrocie drugi mecz, ten pierwszy, no, udany nie był. Przegrana w debiucie, w tym takim drugim debiucie, można powiedzieć. W debiucie Anno Domini 2022 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1-2. Natomiast no, wcześniej w latach 2015-2017 rzeczywiście Artur Baltor był już trenerem Śląska. Zobaczmy teraz ładne przerzucenie. Chyba mamy rzut karny. Patrzę na sędziego. Nie, tutaj decyzja jakże inna. Jednak jest jedenastka. Chyba jakieś porozumiewawcze spojrzenie. Konsultacja z sędzią bocznym. Gier kontra Broda i 37 minuta meczu. 1-0 dla rezerw Śląska Wrocław. Sebastian Berger. 100% skuteczność utrzymana, jeśli chodzi o wykonywanie jedenastek. W tym po prostu huknąć z dystansu raz, drugi, trzeci i coś wpadnie. Na razie wpadł rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne. No i groźnie bramka, ależ tutaj ukąsił, drodzy Państwo, w tej sytuacji. No któż by inny? Któż by inny, jeśli nie on? Artur Pląskowski. 68 minuta meczu. Walka na środku boiska. Nie psuj, wygrywa tą przebitkę. Pląskowski stara się tutaj uruchomić Van Hoofela. No i sam Van Hoofel przed szansą, by wyprowadzić Chojniczankę na prowadzenie. 2-1. Ależ spokój Holendra w tej sytuacji. Przepiękna podcinka. Pan profesor Van Hoofel. No i obraca nam się to spotkanie o 180 stopni, drodzy Państwo. I to w zaledwie 20 kilka minut drugiej połowy.